Hejka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, ja nazywam się Marta i dzisiaj nagrywamy takiego zwykłego vloga, ostatnio wam się spodobały vlogi, więc będzie ich więcej. Plan na dzisiaj jest taki, że idę z Aaronem pojeździć pierwszy raz w tym roku na placu, ponieważ cały czas jeździliśmy na hali ze względu na podłoże, na pogodę i na to, że było ciemno po prostu jak przyjeżdżałam do stajni. Dzisiaj jest cieplutko, jest 17 stopni, jest sucho, nie padało, no i jest jasno, mamy 9 rano, także idę po Aarona, idziemy się szykować i idziemy jeździć na placu. Jestem ciekawa, jak on będzie chodził, bo zawsze pierwszy raz na placu po zimie Aaron jest po prostu nie do ogarnięcia, bo bryka po nosie, jest taki rozkojarzony i jestem ciekawa, czy dzisiaj będzie grzeczny, czy jednak będzie mu coś odwalać. Byłam właśnie w stajni i Aarona nie ma w boksie, już zdążył wyjść na padok, także idziemy na padok zabrać Aarona i szykujemy go na jazdę. Boże, strasznie mi słońce razi w oczy, więc wybaczcie to, że tak mrużę, ale jest tak słonecznie dzisiaj, że masakra, ale ja się cieszę, bo ja kocham słońce. Jesteśmy na padoku, koniki sobie jedzą. O Jezu, potknęłam się, tutaj kolejne koniki, a Aaron na końcu. Wyrzutek społeczny, oczywiście, biedak mój malutki grubas. Aaron! Aaron! Do ciebie mówię. Co ty taki obrażony na wszystkie konie jesteś zawsze? No oczywiście grubasek brudny. I nawet w sumie uważam, że już nie jest taki grubasek z niego, bo wiadomo, ma brzuch, ale trochę mu się schudło, więc jesteśmy na dobrej drodze do bycia fit koniem. A patrzcie, tam się konik tarza. Chyba jedyny koń w derce aktualnie na padoku, no. Żaden inny już nie ma derki, bo jest już naprawdę bardzo, bardzo cieplutko. Patrzcie, zabrałam Aarona z padoku i przyszły za nim jego dziewczyny, bo to są kobyłki, które są chyba trochę zakochane w Aaronie, bo się z nim bardzo trzymają i teraz będą za nim tęsknić. No ale trudno, muszą poczekać. Aaron, półtorej godzinki. Godzinka jazdy i pół godziny szykowania i wracasz do swoich dziewczyn. Co to za szczurzenie się? Halo, halo! Aaron! Taki z niego dżentelmen właśnie. Dobra, Aaron na chwilę sobie poczeka w boksie, tutaj poje sianko, a ja pójdę przynieść sprzęt na jazdę. Nie mam pojęcia, co dzisiaj ubierzemy, chyba coś różowego, tak mi się wydaje. Także idę po czapkę, zajmuję wszystko, a ty Aaron tutaj sobie jedz. Otwieramy szafę z bałaganem. Muszę to posprzątać. I tak sobie myślę, że w sumie chyba ubiorę ten różowy czapek, bo jakoś tak mam wenę na niego, więc ten. I do tego czarne ochroniaczki, no i całą resztę. Przyniosłam już cały sprzęt Aarona pod boks, wyciągnęłam Aarona z boksu i idziemy się czyścić i szykować na jazdę. Patrzcie, jak Aaron się sypie, mimo że był golony. W sumie w tym miejscu nie był. I patrzcie, jak on się sypie. Wyczyściłam Aarona i właśnie go siodłam, ale oczywiście musi być na początku przerwa na ziewanko. Aaron, będziesz ziewał czy nie będziesz? Bo jak nie, to ubieram już o głowie. Aha, no dobrze. Dobra, chyba już się wyziewał, więc mogę mu ubrać pędziwo do pyska. Aaron! Dobra, Aaron już jest gotowy, osiodłany, także możemy iść jeździć na placu. Aaron już na placu, pokażę wam, jak wygląda w różowym czapraczku. A to piękny różowy kucyk. I w ogóle będzie ciekawie dzisiaj, co mi się wydaje na tej jeździe, bo już mi się zdążył spłoszyć, jak go prowadziłam. Ponieważ jak widać, tam wycinają drzewa. Albo gałęzie, nie wiem. No ale w każdym razie szliśmy obok tego i się wystraszył tego pomarańczowego samochodu. Więc jak będą jeszcze ciąć drzewa piłą, no to może być ciężko, ale Aaron, będziesz dzielny, wierzę w ciebie, idziemy jeździć. Siedzę już na Aaronie i ogólnie dzisiaj nie mam jakiegoś takiego konkretnego planu na jazdę, bo chcę po prostu, żeby się obył z podwórkiem, więc pojeżdżę sobie tam, są z tyłu ze mną drążki na galop, widziałam jeszcze, tam są drążki na kusa, więc sobie to pojeździmy, ale tak wiecie, totalnie na luzie, bez wymagania od niego praktycznie niczego, tylko tak, żeby się przyjemnie jeździło, bo ja wiem, że on dzisiaj będzie bardzo rozkojarzony, tym bardziej, że widzę, że właśnie zaczęli tam obcinać gałęzie, więc Aaron tam jest taki czujny w tą stronę. No, także dzisiaj na spokojnie. Jedna z ja powiem wam, że Aaron jest grzeczny, bo tam cały czas coś się dzieje, bo wycinają te drzewa, które jedno z nich się przewaliło na samochód, co wam pokazywałam w poprzednim odcinku. No i
A on sobie tam jakiś czas zerka, ale nie jest taki, żeby się płoszyć, żeby coś, tylko po prostu tam patrzy. Także myślę, że będzie w porządku ta jazda. W ogóle patrzcie, z placu widać padok źrebaczków i przed chwilą się bawiły, ale właśnie przestały. One cały czas się tak słodko tutaj bawią i biegają, dwa maluchy. A tutaj widzę koleżankę dla Arona. Aron, proszę się przywitać. Okej. Nie przywitasz się. Ale ona się przywitała, więc to jest najważniejsze. A źrebaczki już się chyba znudziły zabawą. No Aron! Podoba ci się taka koleżanka? O, patrzcie, teraz widać źrebaczki, jak się bawią tam. No znowu przestały, jak zaczęłam nagrywać. Co to ma być? Halo, proszę się bawić i brykać. To jest słodkie. O, a tutaj mamy tarzanko. W ogóle tak się zastanawiałam, jaki zrobić kolejny dzień koloru, bo dużo z was pisało mi, żebym zrobiła albo pomarańczowy, albo fioletowy, albo różowy. No i ja pomarańczowych rzeczy w sumie tu w ogóle nie mam. Nie mam nic, co jest pomarańczowe. Więc dzień na pomarańczowo raczej będzie nie prędko, bo muszę nazbierać do niego rzeczy, ale prędzej będzie dzień na fioletowo lub różowo i więcej osób chciało dzień na fioletowo i może dobrze, bo chciałabym do dnia na różowo się tak super przygotować. W ogóle mam w planach kupić różowe ogłowie, o ile mi się uda. Takie brokatowe widziałam. Najpierw będzie chyba dzień na fioletowo, a następnie zrobię na różowo, już taki, wiecie, odjechany na 100%, żeby był najfajniejszy ze wszystkich, ponieważ różowy to jest mój ulubiony kolor. Dobra, Aron już sobie trochę stępuje, już tak z 20 minut chodzimy. Jeszcze był na padoku, więc na pewno jest już dobrze rozgrzany, żeby zacząć galop. Także jak zwykle zaczynamy naszą jazdę od rozgalopowania go na dwie strony, tak myślę, że z 2-3 kółka. No i później przechodzimy dopiero do roboty. Dobra, Aronisa, dawaj galopem. Halo, haha. Dobra, Aron jest małym oszustem, bo wstępie jest mega grzeczny i spokojny, a w galopie musiałam schować od razu telefon, jak tylko zagalopowałam, bo poczułam, jak odpala. I czuję, że jednak będzie ci szybko, więc z góry wam z konia nic nie nagram, bo po prostu to będzie niebezpieczne i wolę się skupić na koniu, także nie nagrywamy dzisiaj jazdy, bo nie ma jak, nie ma kto mnie nagrywać, a ja z góry nie dam rady, także widzimy się zaraz po jeździe i wam powiem, jak mi się jeździło. Skończyłam już jeździć i powiem tak. Było ciężko, zmęczyłam się strasznie, jestem tak gorąco, a jestem tylko w takim cieniutkim suwczyniku i nic poza tym. Aron też jest cały spocony, patrzcie tutaj te okręgły, jakie białe ma. Było ciężko, Arona strasznie nosi na dworze, w końcu wiosna idzie i konie trochę mają dużo energii, szczególnie Aron. Nie bał się niczego, ani nadjeżdżających z tyłu za mną ciężarówek, które jechały z drewnem, dwie i to bardzo szybko, w ogóle bo nie ruszało nic, tylko po prostu ciągnął do przodu i był taki podjarany, że w końcu jest na placu, w końcu jest ciepło i się cieszy. Zmęczyłam się strasznie, tak jak mówiłam, idziemy z Aronem na padok. Aron! Idziemy z Aronem na padok i jeszcze muszę mu zrobić jedzonko i ogarnąć mój syf. Patrzcie, jaki biedny, zmarnowany osiołek. Boże, znęcałam się nad tobą. Spociłeś się i tutaj, i pod czaprakiem też. Nie no, nie aż tak. No ale Aron, tobie nikt nie kazał tak szybko chodzić. To był twój wybór. Ja tylko próbowałam cię zatrzymać. No, dobra, idziemy na padok. Tam się pewnie wytarzasz, bo jesteś taki mokry, że na pewno będziesz chciał to zrobić. Także może jeszcze wam nagram tarzanko, ile to zrobi. Boże, jaki biedny koń spocony. Tutaj się przecież znęcają nad końmi. Tak cię zmęczyłam. Nie no, też jest gorąco, jest 17 stopni. 17 stopni, więc koniki się bardziej pocą z zimową sierścią, ale mimo wszystko Aron się bardzo spocił. Patrzcie, jak wygląda popręg od spodu. Jest cały przemoczony, cały w pianie. Masakra, aż na czaprach nawet nie chcę patrzeć. Idziemy z Aronem na padok. Ja jeszcze muszę posprzątać moje rzeczy i zrobić mu jedzenie, ale Aron już sobie będzie chillował na padoczku. Aron! Do przodu, na padok! Ja wiem, że to jest trawa, ale idziesz na padok, nie na trawkę. Na trawkę to może kiedy indziej. Obrażony. Aron już na padoku i widzę, że mamy nowego gościa na padoku, bo przyszedł tutaj Tinkerek, który chodzi na tamten padok, więc musiał przejść chyba pod płotem. Ale w końcu Aron jest ktoś mniejszy od ciebie. O, Aron będzie sikał. Proszę bardzo, sikający koniak, bo ktoś nigdy nie widział, jak koń sika. To macie Arona, który sika. Aron, czy wytarzasz się dla widzów? Specjalnie tutaj czekam z tobą, żeby
żebyś się wytarzał. Powiedziałam, że się wytarzasz, a ty stoisz i się patrzysz. Dawaj. Zdjęłam Aaronowi kantarek na padok i w ogóle zagadałam do stajennych, żeby nie ściągali Aarona i Foxa z padoku. I ja i Natalia będziemy sobie same ściągać je, jak będziemy... Boże, to jest za afera. Jak będziemy na wysyłce około 18, to będziemy je zdejmować, żeby było dłużej na padoku. A oni akurat wychodzą na wspólny padok i się najbardziej lubią, więc sobie trochę dłużej postają, więc lepiej dla nich. Nie no, szok. Wcześniej wszystkie konie odgoniły Aarona od siana i jako jeden z niewielu stał z tyłu, a teraz jest sam tutaj na sianku. O, już idzie tutaj Kofi, która nie pozwala mu tutaj być totalnie. Halo, no co on ci biedny robi, maluch? Aaron, nie przejmuj się, nie przejmuj się. Co, ja mam cię uratować? Idziesz się wyżalić, że cię pogoniła, tak? No co ja mam jej powiedzieć? Co ja mam jej powiedzieć? No pogoniła cię, musisz walczyć o swoje, jesteś starszy, więc powinieneś mieć więcej do gadania niż taka młodsza o rok od ciebie kobyłka. Aaron chyba dzisiaj nie planuje się wytarzać, przynajmniej nie przed kamerą, także ja idę sprzątać mój sprzęt i robić Aaronowi jedzonko, a z wami się już pożegnam, bo już wam tego nie będę nagrywała, także pamiętajcie o subskrypcjach, o łebkach w górę i widzimy się w kolejnym filmie za dwa dni. Aaron, pożegnaj się ładnie, powiedz papa. Aaron mówi tak.